Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Znów kontynuujemy naszą grę Rhynet King. I moi drodzy, już na wstępie chciałbym was zapytać, co myślicie o tej serii? To raz, dwa. Chcielibyście mieć ogólnie filmy z kamerką lub z czymś takim? Bo ja powiem wam szczerze, że jeżeli sam oglądam jakiekolwiek filmy u jakichś twórców, to w sumie ta kamerka nie jest mi do niczego potrzebna, a nawet myślę, że taki cień niepewności, nieznajomości, myślę, że jest spoko, bo jednak głos, sam głos jest taki dosyć ciekawy, jeżeli nie widzicie, kto to nagrywa. Oczywiście tam się nie uważam za jakiegoś szpetnego czy coś, aczkolwiek, no wiecie, no, w tej chwili siedzę w piżamie, więc łatwiej jest mi nagrywać takie filmiki. Tak więc na kartach postaram wam się dać głosowanie. Jeżeli możecie, to zagłosujcie, czy te filmiki mają być z kamerką, czy nie. I w przyszłych nagraniach może po prostu wezmę to pod uwagę. I teraz, moi drodzy, jeszcze jedna taka informacja. Ja wiem, że wy dopiero dostaniecie informację o tym, że będą dwa filmy dziennie dopiero od chyba środy albo czwartku. Aczkolwiek już wam zrobię od poniedziałku po dwa filmy dziennie, bo chcę się w sumie pozbyć zapasu, który nagrałem. Akurat miałem teraz trochę więcej czasu. Więc te dwa filmy dziennie na pewno będą do czasu, aż skończymy Rhynet Kinga. Potem zobaczymy. Bo jednak też znalezienie gry do nagrania jest no czasochłonne. I zobaczymy, jak to będzie się mniej więcej sprawować. Ale dobra, już teraz wracamy do gry. I zobaczmy, gdzie jest ta nasza Miss Fortune. Garom. W ogóle skok na safilit, pierwszą notatkę, której nam brakowało. Garom, hrabia chce się z nami spotkać po zmroku. Poda współrzędne krypty Sir Mago. Ty dostarcz talizman. Upewnij się, że ma moc miłości, niepożądania, byśmy potem nie usłyszeli miesiącami biadolenia o skutkach ubocznych. Klient ma zawsze rację i takie tam. Mój dostawca zbiera sprzęt, który będzie nam potrzebny do zdobycia łupu. Czekany, ostrza do szkła, gaz usypiający i takie tam. Daj znać, jeśli potrzebujesz czegoś konkretnego. Udało mi się zdobyć parę rękawic ze smoczej skóry impregnowanych petrucytową żywicą. To powinno mi pozwolić bezpiecznie przenieść safilit do fiolek. Przynieś własne zabezpieczenie. Safilit nie powinien mieć kontaktu z gołą skórą. Trzymaj się, Garom. Jeśli to przeżyjemy, będziemy bogatsi od samego rzecznego króla. Orliv. Pytanie, czym jest ten safilit? Chloe, czy twoja bogini poddaje zwierzęta próbom? Czy moja... Nie. Nie, naga Kaburossa tego nie robi. A, szkoda. Braum zna kilka dobrych elnuków. Elnuki. Nawet w sumie nie kojarzę coś tą nazwę, ale powiem wam osobiście, że nie wiem dokładnie, co to jest. Dobra, wejdźmy do Miss Fortune. Fortune zamordowała nam kapitana. Nie możemy jej tego odpuścić. Splądrujmy to miejsce i dajmy jej nauczkę. Za kilka chwil staniemy się najbogatszymi ludźmi w Bilgewater. Ale musimy podzielić się równo, bo tego właśnie życzyłby sobie kapitan Thorn. Wygląda na to, że mamy widownię. Chcą złoto dla siebie, ale ono należy do załogi kapitana Thorna. Poznają mnie. Dobra, mamy hardego wojownika z areny i zakapiora. Atakują pierwsi. Zmniejsza wszelkie obrażenia otrzymane od ataków wyposażonych w alei równowagi i szybkości o 90%. O kurde, czyli musimy go mocnymi tłuc. No to jest problem, kochani, jest problem. Dobra, jeżeli walniemy go w ten sposób, 46, 29, ale nie możemy z równowagi, tylko musimy bić w ten sposób. Chyba, że wykończymy zakapiora najpierw. Ale wtedy tak, na pewno on dostanie się, jeżeli walniemy z szybkości. Ale to też mi się niezbytnio nie podoba. 53 plus Iloi walnie za 40 parę chyba. To nic z tego nie wyjdzie. Dobra, to ładujemy obrażenia. Na razie zwykłe. W naszego zakapiora. Musimy tego usunąć najpierw. Wali 16.
Robimy sobie macki za pomocą nowego ataku. No i teraz Rupcio będzie atakował. Rupcio atakuje w Ilaoi, więc ja bym... Ja bym może zaatakował... Nie, nie zaatakuję w ten sposób. Nakładam wszystkich sojuszników tarczę ochronną przed obrażeniami, która pochłania 40 punktów obrażeń. No będę musiał to raczej zrobić. Przed Ilaoi... Równowagi, dobra. Dzika karty leczenia nic nie dało. I natychmiastowe walniemy. Mamy już sobie macki. Nie mamy macek. A co się stało z tymi maskami? 26. A jeżeli... 56. Nie wiem, coś mi błysnęło za oknem. Nie mam pojęcia, co to było. 67 i tak nic mu nie zrobimy więcej. Musiałby krytyk wpaść. Nasze maski się pousuwały, nie wiem dlaczego. Dobra, mamy defa. Potrzebuję pomocy. Z Ilaoi jest źle. Na jaki to jest debuff? Odporność na ogłuszenie, niewrażliwość na ogłuszenia i macki. Dobra, to są buffy. Dobra, to się leczymy. 139 punktów. Gdzie miała 239. Dobra, leczmy się, bo... Bogini cię błogosławi. Jest lipa. No, w sumie nie musiałem. Mamy jedną mackę, więc w teorii możemy to walnąć, ale tutaj tego nie zrobimy. Mamy 20 many, więc myślę, że walniemy szybkim, ale i tak kurczę nie zdążymy. I tak zaatakuje. 57. Potem będzie brał, nie będzie brał na... Dobra, walimy szybkim. Tylko wpadło tarczkę. Masz więcej siły niż mi dać. Tu leci Ilaoi. Nie zdążymy tego zrobić. On znów zaatakuje dwa razy. 45, 53. Braum walczy dla swojej rodziny. I odpycha cel. Dobra, walniemy aleją mocy. I tak zaatakuje. Ta kolejna macka. 57. Podwójne obrażenia. Dobra. On i tak... Nie, nie zaatakuje. To tyle dobrze. Tutaj damy... prowokację. Znów tarczkę. Tarczkę może dajmy, co? Dobra. Mamy karty. Ilaoi zaatakuje 67. Maskę za 5. Tu damy tarczkę. Bo on serio ma koszmarne te obrażenia. Teraz będzie w Brauma. Dobra, uleczmy Brauma. Ruch powraca. Zawsze wskazujesz mi drogę. Tu mogą być zaraz problemy. I tu walniemy natychmiastowy obronę. Nikt sobie atakuje. No, przydało nam się, to nie powiem.
te maski zaatakowały. Walimy w ten sposób. Robimy sobie trochę many, chociaż Eloi ma sporo many. Znów gotowość na atak upadła. I on teraz jest tutaj, może przepchnijmy go dalej. Ale Braum ma naprawdę mało. Dobra, zwykły cios. Dwa? Ty masz dwa? Zmniejsza wszelkie obrażenia otrzymane od ataków wyprowadzonych w alei równowagi szybkości. Aha! Ale jeśli postać zostanie trafiona takim z alei mocy, zostanie zamroczona. I gdy osiągnie 12 ładunków, zadaje 11 punktów obrażeń i nakłada na cel krótkie ogłuszenie. Wrogowie odporni na ogłuszenie, zamiast tego otrzymują 19 punktów obrażeń. I tak nie zdobędziemy tylu ładunków. Mamy 10 punktów many. Dobra, no to dalej walimy w ten sposób. Ale równowagi to jest bez sensu, musimy moc walnąć. Tu będzie w Eloi. Więc znów. No i tak nie zdążymy, cholera. Może by tak by striggerować? Chociaż Eloi ma 200 plus 40 tarczki, to myślę, że i tak wystarczy. Dobra, walimy z alei mocy. Może tu? No, w ten sposób. Zaczynamy! O, boli. Dobra. Maski atakują za 6 plus 19 wstrząsu. Okej. 15 obrażeń. On już teraz nie ma tej gotowości, więc myślę, że możemy go walnąć po prostu za 26. Jesteś niczym. No i gitara. To chyba koniec. Przypomina mi to pewną historię. Mam nadzieję, że trochę dostaniemy. 65 expo, no nie ma levela, naprawdę? No dobra, idziemy dalej. Och, oczekiwaliśmy waszego nadejścia. Miss Fortune kazała mi mieć na was oko. Eloi, prawda? Mówi. Możecie iść. Spotka się z wami w środku. Jedźcie tą windą i kierujcie się bezpośrednio do salonu. Żadnego rozglądania się. Jesteście już gotowi? No jesteśmy. Proszę iść, mówi. Idźcie bezpośrednio do salonu. Widzicie się, ja się i tak porozglądam. Raz. W sumie powiem wam, że mam taki maraton, dzisiaj już trzeci odcinek nagrywam. Zobaczymy, jak to będzie. A skrzyneczka, której nie mogę wziąć z tej strony. To jest słabe. Dobra, tu już wszystko wzięte. Mówię, nie czytam już tych ich historii, bo w sumie one nie są jakoś wprowadzające do fabuły. Więc, tak powiem, nic mi to nie da. Kajuta kapitana. Dobra, zbierzmy tutaj tych rzeczy. Ja tak jak powiedziałem, będę się rozglądał. Jestem zbieraczem. O, tu się nie da przejść. No dobra, zmuszają nas do iścia. Iścia, do pójścia. Tutaj się dzieje. W lewo pójść nie pójdziemy, prawda? Nie ma tu nic do oglądania. A kto nie ma? Tu jest dużo rzeczy do oglądania. No to już wiemy, gdzie tu jesteśmy mniej więcej. I tutaj jakbyśmy poszli, to byśmy wyszli całkowicie do miasteczka.
Ja idę dalej. Lubię rozglądać. Ciebie będziemy musieli ściąć? Aha, tylko się zgrywam. Lubimy się tu zabawić. To się zabawcie ze sobą, chłopaki. Skoro lubicie się zabawiać. Ja wam nie bronię. Mi są zamknięte. Zawróć. Ja mogę zmienić. Nie mogę zmienić tego. Pewnie w umiejętnościach da się to pozmieniać. Dobra, włazimy. Tu również nic nie ma do zbierania. Ale tu było. Tu było. Co za wspaniały dom! Niczym pałac! Tylko co tu się stało? Jakieś zło nawiedziło to miejsce. Czujesz to? Zastój i zgnilizna. Eloi, Kopelat. Zaczynałam już myśleć, że mnie unikasz. Byłam zajęta utrzymywaniem harmonii między Buru i ludźmi z twojego miasta. Może nie zauważyłaś tego ze swojego tronu? Po co te złośliwości? Bilgewater zmieniło się, odkąd przejęłam kontrolę. Przyznaję, nie zawsze na lepsze. Może żywisz urazę za to, że zabiłam Gangplanka? Wiem, że coś was kiedyś łączyło. Ale minęło dużo czasu i mam nadzieję, że widzisz, jak pewne sprawy musiały się potoczyć. Porozmawiajmy. Nie chcę być z tobą zwaśniona. Nie jestem ślepa, Sara. Wiem, że nie wezwałaś mnie tutaj, byśmy się dogadały. Stało się tu coś strasznego. Ktoś was zaatakował. Nie ktoś, a istoty mgły wyrżnęły moich ludzi. Poprzednio miasto opanowała czarna mgła, ale teraz to ja byłam celem ataku. Nie wyglądasz na zdziwioną. Bogini obdarzyła mnie wizją. Czarna mgła zbiera się nad wyspami cienia i rośnie w siłę. Powoli otacza cały świat. Wizja? Nie mam czasu na zagadki twojej bogini, Eloi. Istoty mgły zaatakowały moją pilnie strzeżoną siedzibę. Zabiły dziesiątki najlepszych ludzi. Rafen niemal zginął. Nie lekceważ mnie, Eloi. Zrobię wszystko, by coś takiego nigdy się nie powtórzyło. Braum także walczył z mgłą. Przepraszam, a ten to kto? Oto ja, Braum z Freljordu. Silny i głupi. Eloi, ty to masz gust. Braum pojawił się na brzegu tego ranka. Czarna mgła zaatakowała go na morzu w pobliżu Wysp Cienia. Ale to co innego. Lata temu zatrzymaliśmy Harrowing w Szarej Zatoce. Myśleliśmy, że niebezpieczeństwo minęło. Ale może się myliliśmy. My? To ty zwierz się przywódczynią Bilgewater. Czemu szukasz u mnie pomocy? Chyba wyraziłam się jasno. Zrobię wszystko, by ocalić moje miasto i moją załogę. Będę przywódczynią, jakiej Bilgewater potrzebuje. Ale do tego potrzebuję twojej pomocy, do diabła. Sama nie pójdę zbadać Szarej Zatoki. Muszę zająć się rannymi i zabezpieczyć miasto. Udam się do Szarej Zatoki. Powinnością zwiastunki prawdy jest walka z czarną mgłą. Wierzę, że to bogini wysłała mnie na tę misję. Nie robię tego, by ci pomóc. Jak sobie chcesz. I tak będę ci wdzięczna. Jeśli ty albo twój przystojny kumpel się czegoś dowiecie, to wiecie, jak mnie znaleźć. Przystojny? Ta młoda dama ma ducha. Uważaj. Sara jeszcze nie zdecydowała, czy Bilgewater potrzeba rozjemcy, czy żelaznej pięści. Póki co jej sprawiedliwość zawsze cuchnie prochem i krwią. To zaiste intrygujące. Pójdziemy do Szarej Zatoki. Jeśli czarna mgła wróciła, wygnam ją znowu. Tak jak wcześniej. Czyżby się mały romans szykuje? Miss Fortune z Braumem. Na początku niby.
sceptycznie nastawiona, głupi i silny. Oj, przepraszam was. Co robimy w Szarej Zatoce? To przeklęte miejsce. Nie powinniśmy się tu żwędać. Malik miał ponoć spotkanie z Gangplankiem. Chyba jego truchłem. Fortune spaliła go żywcem na jego własnym statku. Każdy to wie. A nas czeka pewnie gorszy los. Szara Zatoka to ciekawe miejsce. Zmarli czasem tu wracają. Ciekawe. Czy ty też? Odpuść dzieciakowi, Gangplank. Jednak trochę cię nie było. A przecież potrzeba ci ludzi. Ludzie nie przywrócą mi miasta. Fortune przeżyła. Te stwory, które wysłałeś, tylko ją rozjuszyły. Stała się bardziej niebezpieczna. To tylko przedsmak moich możliwości. Masz to, o co prosiłem? Mam wszystko. Ale po co ci te stare śmieci? Nie masz pojęcia, na co patrzysz. Te artefakty buru to klucze do mojego królestwa. Jak chcesz. Będziemy mieli szczęście, jeśli dożyjemy do twojego planu. Spokojnie, wszystko niemal gotowe. Gdy wrócę, będę kontrolować czarną mgłę. Odbierzemy moje miasto, kapitan Fortune. Mgła rozróżni wroga od sojusznika? Nie będzie musiała. Noś to na szyi. Każ swoim być blisko. Nie róbcie niczego głupiego, a mgły Szarej Zatoki zostawią was w spokoju. Ej, jeśli tam wracasz, przyda ci się to bardziej niż mnie. Ha, już nie. Danina dla brodatej damy. Na wszelki wypadek. Bilgewater należy do mnie, żywe lub martwe. To moje przeznaczenie. Ale jeśli mam kiedyś ponownie zasiąść na jego tronie, to mój sojusznik musi dotrzymać swojej części umowy. Czyli Gangplank jednak żyje. No i myślę, że teraz się rozjuszył chłopaczek. Czyli już wiem, jak to stoi w sumie za tą czarną mgłą. Przynajmniej na daną chwilę. Stocznia Bilgewater. A więc to jest Bilgewater. Już widzę, czemu wynajęłaś ochroniarza. W ogóle nie przypomina Joni, ale pełno tu kolorów. W powietrzu aż czuć sól, wszystko pokrywa morska piana. To nie piana. Uważaj, gdzie stąpasz. Nieważne, co cię tu sprowadza. Załatw to szybko. Bez obaw. Mój kontakt łatwo da się znaleźć. Twój kontakt? A kto to? Kupiec. Dowiesz się więcej w odpowiednim czasie. Wolę wiedzieć, w co się pakuje. Poza tym nie mogę cię chronić, jeśli nie mówisz mi podstawowych rzeczy, na przykład tego, kim jesteś i dokąd zmierzamy. Zdajesz się spięty. Uciekasz przed kimś? Chciałeś prędko opuścić Jonię, gdy się spotkaliśmy. Słuchaj, zdradź mi swoją tożsamość, a może powiem ci, dlaczego opuściłem naszą ojczyznę. Nie musisz wiedzieć nic więcej, najemniku. Zapłaciłam ci z góry, ale jeśli chcesz, możemy się tu rozejść. Masz przynajmniej jakieś imię? No tak, chodźmy. To co, teraz gramy Trashuo. Kolejna ekipa do walki. Mam podejrzenia, kim jest ta nasza zamaskowana pani, aczkolwiek na razie zostaje was to również w niepewności. Ej, ty! Jesteś kupcem, który handluje wastajańskimi artefaktami? Ciszej no trochę! To bardzo delikatna sprawa! Zainteresowana kupnem? Skoro wiesz o wastajańskich artefaktach, to musisz być kolekcjonerką. Ponoć sprzedajesz kamienie słoneczne plemienia Wesani. Gdy tylko mogę. Ci Wastajowie dawno powymierali. Ich kamienie słoneczne są bardzo rzadkie, ale ostatnio jeden sprzedałem. Kto był kupcem? Niestety imienia nie zdradzę.
Poufność klienta, te sprawy. Powiedz jej. Tak będzie lepiej dla nas obu. Spokojnie. Nie uciekajmy się do przemocy. To już wiemy, kto jest kim. Twój klient nie obrazi się, jak mi powiesz. Klient? Mężczyzna imieniem Malik? Z hardych haków? On... mówił, że wybiera się do Szarej Zatoki. Szara Zatoka. To niedaleko? To przeklęte miejsce! Tylko szaleńcy tam łażą! Czym jest hardy hak? Stara załoga Gangplanka. Samej Sary Fortune się nawet nie boją. Nie chcesz im zaleźć za skórę? Ja zresztą też nie! Zostawcie mnie! Szukasz starożytnego reliktu. Mogłaś mi o tym powiedzieć. Dowiedziałeś się w odpowiednim czasie. Tak jak mówiłam. Nocą te ulice są niebezpieczne. Znajdźmy miejsce na nocleg. No to ja już jestem pewien, kim jest zamaskowana pani. O, chcecie pokój na godziny, czy... Dwa pokoje, na jedną noc. Na pewno? Jeden wystarczy. Nokciańska moneta? Tutaj takich nie przyjmujemy. Tylko srebrne węże, bez wyjątku. Słuchaj, to jest wszystko, co mamy. Co mnie to obchodzi? Zabierajcie swoją walutę gdzie indziej. Na pewno? Co to, Urf? Przyjrzyj się lepiej. O, rzadka moneta. Jaka piękna. Możecie wybrać sobie pokój. I napitek dla mojego przyjaciela. Oczywiście, oczywiście. Rozgośćcie się. Dzięki. Oj, kochana lisiczka. Dobry z ciebie ochroniarz. Ty chyba nie potrzebujesz ochroniarza. Co to była za sztuczka? Sztuczka? To, co zrobiłaś z kupcem i karczmarzem. Nie pogrywaj ze mną. Jakie to ma znaczenie? Dzięki moim zdolnościom mamy wszystko. Ale ja jestem człowiekiem, a ty? Wastajanką. Wiedziałam, że dłużej nie dam rady tego ukrywać. Spotkałem różnych wastajańskich wojowników. Z piórami, futrem, ale nigdy kogoś z twoimi zdolnościami. Jestem ostatnią z plemienia Vesani. I raczej rzadko przebywam z ludźmi. Odkąd weszliśmy na statek w Ioni, od setek lat nie żyłam tak długo wśród ludzi. Dla takich jak ty, 100 lat to chwila. Cóż, wydaje się dłuższa, kiedy jesteś sam. Słuchaj, może i jesteś wastajanką, a twoja magia jest potężna, ale złożyłem obietnicę. Jestem tu, by ci pomóc. Jeśli mogę cię jakoś ochronić, możesz na mnie liczyć. Ale musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Wyczuwam ból kryjący się za tymi słowami. Coś ciąży ci na sercu. Potrzebujesz tej roboty bardziej niż sądziłam. Czy to kolejna z twoich zdolności? Jeden z wielu. Mam na imię Jasło. Możesz mi mówić Ari. Kiedy jesteś sam, 100 lat wydaje się trwać dłużej. Żaden kwiat nie może równać się z twym pięknem. Zostaw mnie, proszę. Nie mogę zapanować nad moją magią. Nie dbam o to. Jestem tylko twój. Czym ja jestem? Potworem. Thank you.
No to już poznaliśmy naszą lisiczkę Ari. Jestem ciekaw, jak ona schowała te ogony pod tym płaszczem. Tracę panowanie. Muszę się posilić. Nie powinnam była podróżować z Yasuo. Od dawna nie żyłam wśród ludzi. Jego uczucia, wspomnienia. Jeśli się nie powstrzymam, pochłonę je. Bezpieczniej będzie, jeśli zrobię to sama. Zresztą i tak zamierzałam go zostawić. Tajemnice, których szukam, są tylko dla mnie. Traszuła ma mocny sen, jakby nie patrzeć. Później tej nocy. Poszła do Szarej Zatoki sama? Cholera. Powiedziałem coś nie tak? Jeśli ruszę teraz, może jeszcze ją znajdę. Nie mogę znów zawieść. Pozwolić, by zginęła. No, już raz zawiódł. Później. Niebawem dotrzemy do Szarej Zatoki. Musimy tylko minąć tę blokadę. Kolejni bohaterowie, którzy chcą uzyskać sławę w Szarej Zatoce. Ha! Powodzenia. Trzymajcie kciuki. Potrzebujemy jedynie przewodnictwa Nagakaburosy. Jeśli myślicie o tym poważnie, przyda się wam sprzęt. Mogę z tym pomóc, o ile macie pełną sakiewkę. Ja, kup sobie coś. To powinni na nic pieniądze. Dobra, moi drodzy. Ale tutaj się pożegnamy. I zachęcam was znów do oceniania filmu, komentowania oraz oglądania. Pamiętajcie jeszcze o tej ankiecie na samym początku, o której wam mówiłem. I co? I dalej pewnie będziemy już się bawić Szalej Zatocenie, dość że naszą kompanią Braum i Laoi, ale także pewnie Yasuo i Ari. Tak więc, do zobaczenia, trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!